Pierwszym fragmentem, który odczytamy w tej części nabożeństwa, będzie fragment z Księgi Przypowieści Salomona, 17 rozdział i werset 17. Przyjaciel zawsze okazuje miłość, rodzi się bratem w niedoli. W tej samej Księdze Przypowieści, rozdział dalej, 18 rozdział i werset 24, mamy napisane takie słowa. Człowiek, który ma przyjaciół, musi obchodzić się z nimi po przyjacielsku. A jest przyjaciel, który przylgnie bardziej niż brat. I jeszcze raz z tej samej Księgi Przypowieści Salomona, z rozdziału z kolei 27, popatrzmy na werset 10. Nie opuszczaj swego przyjaciela ani przyjaciela twojego ojca. Pewnego razu 11-letnia dziewczynka wbiegła do pokoju swojego taty, który akurat siedział na łóżku. Była tak wesoła, że nie zauważyła okularów, które leżały obok jej taty. I nieświadomie usiadła na nich. Gdy poczuła, że siadła na okularach, szybko poderwała się na równe nogi, no ale niestety, było już za późno. Oba szkiełka w okularach uległy zniszczeniu. I wtedy ta dziewczynka zawołała: tatusiu, tak bardzo przepraszam, nie chciałam popsuć twoich okularów. Tata przytulił ją i powiedział tak: wszystko będzie dobrze, po prostu kupimy nowe. I obiecał jej, że nie będzie to żaden problem. Córeczka stopniowo się uspokoiła, przestała płakać. Następnego dnia, kiedy wychodziła do szkoły, podeszła do taty, pocałowała go w policzek i z takim zadowoleniem powiedziała: tatusiu, Jezus wyśle ci dzisiaj pieniądze na nowe okulary. Wtedy tata zapytał: a skąd o tym wiesz? Wtedy ona odpowiedziała: dzisiaj rano powiedziałam o tym Jezusowi, jak się źle czuję z tym, że popsułam twoje okulary. Powiedziałam też, że gdybym miała pieniądze, odkupiłabym ci nowe, ale nie mam żadnych pieniędzy. Zapytałam więc Jezusa, czy nie mógłby ci wysłać pieniędzy. I wiem, że On to zrobi, tatusiu, ponieważ takim przyjacielem jest Jezus. Gdy córka poszła do szkoły, tata zwrócił się do żony z takim pytaniem: czy mamy jakieś pieniądze, które moglibyśmy włożyć do koperty i wrzucić do skrzynki na listy? Jezus wie, że mam ubezpieczenie i że nie potrzebuję dodatkowych pieniędzy. Ale co się stanie z wiarą naszej córki, gdy dowie się, że jej modlitwa nie została wysłuchana? Jak jej to wytłumaczymy bez podkopywania jej wiary? Wtedy jego żona odpowiedziała tak: myślę, że Jezus to zrobi. Gdy tata był sam, pomodlił się, aby Bóg w jakiś sposób odpowiedział, aby wiara jego żony i jego córki nie została zachwiana. Gdy tata wrócił po południu do domu na obiad, poszedł sprawdzić skrzynkę pocztową. No jak myślicie, co tam było w tej skrzynce? Skrzynka była pusta. Skrzynka była puściutka. Nie było w niej żadnego listu, który by zawierał pieniądze. Zaczął się zastanawiać, jak ta historia wpłynie na jego córkę. I tego samego dnia, wieczorem, udał się do miejscowości, w której przeprowadził ostatni wykład z takiej serii biblijnych wykładów. I po tym wykładzie wręczono mu kopertę z podziękowaniami za tę serię 7 wykładów. I gdy wrócił do domu, nieotwartą kopertę pozostawił na stole w kuchni. Następnego dnia, podczas spotkania we własnym zborze, opowiedział o swoim dylemacie dotyczącym modlitwy córki o pieniądze. Wtedy jego żona, która także była na tym spotkaniu, zadała pytanie: czy wiesz, co było w kopercie, którą zostawiłeś wczorajszego wieczora na stole w kuchni? Wtedy on odpowiedział: nie sprawdzałem.
ale myślę, że były to podziękowania za serię przeprowadzonych wykładów. I wtedy żona poinformowała go, że w kopercie znajdował się 100-dolarowy banknot. Czy wiesz, kiedy otrzymaliśmy te pieniądze? Wtedy on powiedział, pieniądze otrzymaliśmy w dniu, w którym nasza córka prosiła Jezusa o pomoc. I to, co najmocniej zapisało się w pamięci tego taty podczas tej historii, to słowa tej 11-letniej córeczki, która powiedziała tak, wiem, że Jezus to zrobi, tatusiu, ponieważ takim przyjacielem jest Jezus. Gdy ktoś pozostaje przy nas w czasie, gdy mamy problemy i przeżywamy trudności, to możemy być pewni, że jest to kto? Prawdziwy przyjaciel. Że jest to prawdziwy przyjaciel, bo znamy to przysłowie. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Spróbujmy skierować teraz naszą uwagę na kilka takich przypadków, w których Jezus okazuje się prawdziwym przyjacielem, kiedy my się znajdujemy w potrzebach. List do Rzymian mówi, że wszyscy zgrzeszyli i ciągle brakuje nam Bożego charakteru, Bożej chwały. Mówi też o tym, że zapłatą za grzech jest śmierć. I jako grzesznicy żyjemy z wyrokiem śmierci. Dlatego potrzebujemy przyjaciela takim, jakim jest Jezus, ponieważ On daje nam zapewnienie. Tego, który do mnie przychodzi, w żaden sposób nie odrzucę. Potrzebujemy przyjaciela takiego jak On, ponieważ On obiecał, że jeśli wyznajemy nasze grzechy, to Pan Bóg jest wierny i sprawiedliwy i przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jezus nie tylko nam przebacza, On także nas oczyszcza z naszych nieprawości. I w jednym z psalmów, w psalmie 103, Biblia mówi, że jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. W księdze Izajasza, w 43 rozdziale i wierszu 25, jest napisane tak. Ja, jedynie ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać Twoje przestępstwa i Twoich grzechów nie wspomnę. Znamy ten fragment też z innej części Biblii, gdzie jest powiedziane, że Pan Bóg wrzuca nasze grzechy w co? W głębiny morskie, prawda? I tego nie ma w Biblii, ale możemy sobie wyobrazić, że stawia na brzegu tabliczkę z napisem jakim? Zakaz połowów. Zakaz połowów. Te występki są tak głęboko, że tam nie można ich z powrotem wyłowić. Nie da się. Po prostu Pan Bóg je wrzuca w najgłębsze głębiny morskie. A więc kiedy wyznajemy Panu Jezusowi na przykład grzech kłamstwa, to On nie patrzy na nas jak na kłamców. On patrzy na nas, jakbyśmy nigdy nie byli kłamcami. My mamy taką tendencję, na przykład tego mężczyznę, którego spotkałem, o którym mówiłem, że do klubu AA chodzi od 10 lat i mówi do mnie, wie pan, ja jestem niepijącym alkoholikiem. Tak nie bardzo mi się to podobało, to określenie, chociaż słyszałem je wiele razy, że właśnie anonimowi alkoholicy tak mówią, że są trzeźwymi alkoholikami. I tak sobie pomyślałem, jakby mu to powiedzieć od strony chrześcijańskiej. I mówię, wie pan, my jako grzesznicy, bo różne rzeczy popełniamy, jesteśmy grzesznikami, prawda? Ale kiedy Pan Jezus nam wybacza, to my nie musimy za każdym razem mówić, jesteśmy niegrzeszącymi grzesznikami. Ale możemy mówić, wie pan, jesteśmy dziećmi Jezusa Chrystusa. Jesteśmy dziećmi Bożymi. W takim określeniu my kierujemy uwagę na Niego, a nie na to, kim my jesteśmy albo kim byliśmy kiedyś. Pan Jezus nie patrzy na nas jak na kłamców, którym przebaczono, ale patrzy na nas, jakbyśmy nigdy nie byli kłamcami. To dzięki Jego ofierze, którą On położył na krzyżu za nas. Daje nam zupełnie nową tożsamość. Daje nam, tak jak ktoś powiedział, nowy życiorys. Ten nasz stary życiorys, który mieliśmy, zanim przyszliśmy do Jezusa,
On jest bardzo poplątany, on ma dużo różnych zakrętów, dużo różnych wypadków tam się wydarzyło na tej drodze. Ale kiedy przychodzimy do Jezusa, Jezus daje nam nowe życie, daje nam życiorys swój, Jego osobisty życiorys. Szatanowi się to nie podoba, dlatego on stara się nam odwrócić głowę od Jezusa na różne rzeczy tego świata, bylebyśmy tylko nie przyjęli tej nowej biografii, którą mamy w Jezusie. Tak więc potrzebujemy przyjaciela takiego, jakim jest On. Jeszcze z jednego powodu. Ponieważ często zawodzimy i często upadamy. Apostoł Jan napisał, że każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Kto według tych słów nie grzeszy? Kto w nim mieszka. Każdy, kto mieszka w Jezusie. Chociaż tam jest oryginalne znaczenie, jest takie, że nie, że w ogóle nie grzeszy, tylko że nie trwa już świadomie w grzechu, nie pozostaje w tym grzechu świadomie dalej, bo zanosi go Jezusowi, Jezus nam zabiera i daje nam siłę, żebyśmy nie popełniali tego samego. To jest ta tajemnica chrześcijańska, że Chrystus nam daje siłę na bieżącą sytuację. On nie mówi, że ty już nigdy nie zgrzeszysz, ale mówi dzisiaj, nie martw się o dzień jutrzejszy, dzisiaj chodź ze mną. Kiedy tak jak studiowaliśmy szkołę sobotnią, Pan Jezus mógł odpowiedzieć tak, bo oni się pytają, rabi, gdzie mieszkasz? A Jezus mówi, a tam na ulicy Armii Krajowej 38 przez coś tam. Nie, Pan Jezus nie podał adresu, tylko mówi, chodźcie ze mną, ja was zaprowadzę. On ich po prostu wziął ze sobą od razu. I Jezus chce tak samo z nami. My nie musimy go pytać, Panie, gdzie ja cię tam mogę spotkać? Chodź ze mną dzisiaj, chodź ze mną teraz, idziemy razem. Idę razem z tobą do szkoły, do pracy, idę z tobą na misję, idziemy razem. Takim przyjacielem jest Jezus. My mamy taką tendencję, a niech sobie rodzi sam, niech sobie radzi sama. Co go nie zabije, to go wzmocni. Takie są różne słowa ludzkie. Ale nie, Pan Jezus mówi, chodź, idziemy razem. To jest piękne właśnie w tej przyjaźni z Nim. On się nas nie wstydzi, że jesteśmy tacy, a nie inni. Nie wstydzi się nas. Jest wspaniałym przyjacielem. Jeśli nie mieszkamy, nie przebywamy z Nim, to wtedy szatan nas zawsze odprowadzi, zawsze upadniemy w czymś. Bez względu na to, jak poprawne może być nasze życie, jeżeli jesteśmy z dala od Jezusa, to życie nie ma właściwego wymiaru. Biblia mówi, że cokolwiek nie jest z wiary, jest grzechem. Rzymian 14:23. Ale kiedy mamy tę łączność, relację z Panem Jezusem, kiedy Go coraz bardziej poznajemy, wtedy Mu coraz bardziej ufamy. Niezależnie od tego, co świat powie, co ludzie powiedzą, jak nas określą, jak nas będą szufladkować, bo ludzie mają taką tendencję, jak od razu po wyglądzie kogoś od razu kwalifikują. Ale gdyby tak porozmawiali dłużej z daną osobą, to po jakimś czasie widzą, że ta osoba jest inna niż sobie wyobrażali. A więc Pan Jezus mówi, mieszkajcie ze mną, trwajcie we mnie. To jest ta nasza bardzo duża potrzeba. I te słowa przynoszą nam takie zapewnienie pokoju, zapewnienie bezpieczeństwa, wytrwałości. I tak jak dzisiaj Andrzej przeczytał, Jana 15, rozdział 14, wiersz. Pan Jezus mówi, jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przykazuję. A przecież to On sprawia w nas chcenie i wykonanie. Takim jest przyjacielem, że On w nas sprawia chcenie i wykonanie, kiedy my do Niego przychodzimy. Nas tylko kosztuje to przyjście do Niego. A w zasadzie my nie musimy tak bardzo daleko do Niego iść, bo On jest na wyciągnięcie ręki każdego z nas. My tak czasem mówimy, a przyjdź do Jezusa, a idź pod krzyż. Jezus jest przy Tobie, przy każdym z nas. Chce, żebyśmy Go zauważyli, że On jest. A więc nie musimy naprawdę daleko chodzić, daleko Go szukać. To wezwanie, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni. Skierujcie na mnie uwagę. W największych problemach my możemy właśnie kierować uwagę na Jezusa. Jest jeszcze trzeci powód, dlaczego potrzebujemy tak wspaniałego przyjaciela, jakim jest Jezus. Gdy umiera ktoś bliski. Ponieważ gdy ktoś bliski odchodzi, wtedy nikt z ludzi nie jest w stanie nas pocieszyć. Tylko sam Jezus wie, co wtedy odczuwamy.
Tylko On może naprawdę ukoić nasz smutek i wypełnić pustkę po stracie bliskich nam osób. W tej historii biblijnej, kiedy zachorował Łazarz i Pan Jezus przychodzi do niego dopiero po 4 dniach i on już jest w grobie i siostry mówią: Panie, no gdybyś tu był, to by on żył dalej. No ale cóż, no nie przyszedłeś i pochowaliśmy go. Nie ma go już. Ale Pan Jezus wtedy mówi: nie bój się, zmartwychwstanie twój brat. Tak, no ja wiem, kiedyś w dniu zmartwychwstania, kiedyś tam. Wtedy jeszcze ta siostra nie wiedziała, że za kilkadziesiąt minut znowu spotka go żywego. Jezus mówi: zmartwychwstanie twój brat. W Rosji w czasach komunistycznych tak zwane służby bezpieczeństwa uwięziły pewnego duchownego, pewnego pastora, który prowadził taki podziemny kościół. I wzięli go na przesłuchanie, aby im podał nazwiska tych chrześcijan tam właśnie uczęszczających. Nazwiska, adresy członków zboru. Pomimo różnych gruźb i tortur, jakie zaczęli na nim stosować, on jednak nic nie powiedział. Nie ujawnił żadnych informacji. Minęło kilka dni i do celi, która znajdowała się obok jego celi, przyprowadzono jego 4-letniego synka. I powiedzieli temu chłopcu, że jeśli tata go kocha, to musi odpowiedzieć im na kilka pytań i wtedy wszystko będzie w porządku. Nic mu się nie stanie. Jeśli jednak tata cię nie kocha i odmówi udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania, to niestety będziesz musiał cierpieć. Tak powiedzieli do tego dziecka. I na nowo zaczęli przesłuchiwać tego pastora, ale on ze łzami płynącymi po jego policzkach odmówił udzielenia odpowiedzi, a jednocześnie starał się zapewnić swojego synka, że bardzo go kocha. I wtedy ci ludzie prowadzący przesłuchanie bez najmniejszej litości odcięli chłopcu najpierw lewą rękę i kiedy on krzyczał i wił się z bólu, powtarzali swe pytania skierowane do jego taty. Te straszne sceny powtórzyły się kilkakrotnie, aż do momentu, gdy mały chłopiec leżał w kałuży krwi w częściach. Potem jeden z oprawców zawołał do tego pastora: widzisz, jakiemu Bogu służysz? Gardzę Bogiem, który pozwala, aby działy się takie rzeczy. Gdy oprawcy w końcu odeszli, leżąc na żelaznej pryczy swojej celi, pastor wylewał morze łez, wołając z głębi swego złamanego serca do Boga, którego się nie zaparł. I w pewnym momencie uświadomił sobie, że nie jest sam w tej celi. Ktoś emanujący światłem usiadł obok niego na pryczy, podniósł jego głowę, przytulił go swoimi silnymi ramionami do swojej piersi i powiedział tak: mój ojciec przysłał mnie, abym ci powiedział, że on zna to uczucie, gdy patrzył, jak okrutni ludzie torturowali, a potem zabili jego drogocennego syna. Mój ojciec wie także, jakie to odczucie, gdy ponownie zjednoczy się już na zawsze ze swoim synem. I ty także tego kiedyś doświadczysz. Gdy tracimy ukochaną osobę, potrzebujemy właśnie przyjaciela takiego, jakim jest Jezus. W liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale i 5-6 wierszu napisane jest: nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim. Nie będę się lękał. Potrzebujemy Jezusa, ponieważ jeśli On nie powróci za naszego życia, to my także doświadczymy snu śmierci. Dlatego potrzebujemy Jezusa jako najlepszego przyjaciela. Pan Jezus jest tym, który jako ostatni powie nam dobranoc i jako pierwszy powie dzień dobry
gdy powróci powtórnie i nastąpi zmartwychwstanie wszystkich wierzących. On sam obiecał, że przyjdzie obudzić tych, którzy zasnęli w Nim, a wtedy już nikt nas nie rozłączy. Będziemy przez wieczność w towarzystwie naszego wspaniałego Zbawcy. Świat, który nas otacza, on w tej chwili naprawdę jest coraz bardziej rozbity, jest coraz bardziej rozkojarzony w różnych tematach. Ludzie bardzo często mówią mi, że wie Pan, my nie wiemy już komu wierzyć. Nie wiemy, bo tyle różnych obietnic nam składali, tyle różnych zapewnień. A tu się okazuje, że kolejny zawód przeżyliśmy. I ja wtedy mówię, słuchajcie, pamiętajcie, czytajcie Słowo Boże, módlcie się. Miejcie tą relację z Bogiem każdego dnia. Chodźcie z Jezusem, przebywajcie z Nim. A zobaczycie, że On nigdy nie zawiedzie nas, bo On jest wierny. W pierwszym liście Jana i w drugim rozdziale jest tam też piękna obietnica. Drugi rozdział, 28 werset, Jan napisał: a teraz dzieci, pozostańcie w Nim, abyśmy, gdy się ukaże, mieli ufność i nie zostali zawstydzeni przez Niego w czasie Jego przyjścia. Dzieci, pozostańcie w Nim, czyli inaczej mieszkajcie z Nim, przebywajcie z Nim razem. Bądźcie każdego dnia w tej łączności, która jest tak ważna dla nas, bo my nie mamy swojego życia jako ludzie. Niektórym ludziom się wydaje, że o, wie Pan, jesteśmy zdrowi, silni, nic nam w zasadzie nie potrzeba, tutaj wszystko osiągnęliśmy, ale nasze serca biją dzięki właśnie Jezusowi. Izajasz napisał, że On wyrysował nas na swoich dłoniach. Dlatego jesteśmy dla Niego tak bardzo, bardzo cenni. Niech dobry Bóg sprawi, abyśmy opowiadali tym ludziom, którzy jeszcze nie znają Pana Jezusa, o tym najwierniejszym przyjacielu. Bo wielu ludzi, kiedy my ten temat podnosimy, to od razu zadają pytanie, a z jakiej Pan wiary jest? Pan chyba z jakiejś innej wiary jest. Dlatego, że ludzie nie są przyzwyczajeni, żeby normalnie tak w codziennym życiu rozmawiać o Jezusie. Od razu to łączą z jakąś inną wiarą. I wtedy no wiadomo, że jak już tak ludzie pytają, to najczęściej ta rozmowa zaraz dobiega do końca, bo oni już czują się troszeczkę tak nieswojo. Ja ich rozumiem, bo nie są przyzwyczajeni do rozmawiania o Jezusie. Wtedy po prostu można coś zostawić, czy jakąś broszurkę, czy jakąś gazetkę, czy jakąś książkę. Wczoraj też spotkałem pewną starszą panią, która mówiła, że Pan chyba z jakiejś innej wiary jest. Ja mówię, jestem z kościoła adwentowego. Czyta Pani jeszcze jakieś książki, gazetki, bo już w starszym wieku była. Ona mówi, no czasami czytam. I dałem jej książeczkę do poczytania. I ona mówi, wie Pan, mąż mi zmarł, mieszkam sama. Moja córka czasami mnie odwiedzi i mówi, że... Ta córka mówi, jest taka, niby chodzi do kościoła, ale mówi... Nie chcę znać Twojej przeszłości, bo mówi ta mama, że ja czasami chcę opowiedzieć córce o tym, jak było dawniej, jak żeśmy żyli, jak żeśmy różne problemy przechodzili. I mówi ta moja córka, wie Pan, nie chce słuchać moich opowieści. Ja mówię, no to szkoda, że nie chce się dowiedzieć historii Pani czy rodziny, żeby w jakiś sposób odnieść się do tego i wykorzystać to w swoim życiu. Mówi, no jest pielęgniarką, mówi, pracuje w szpitalu. Ale jak tylko coś chcę opowiedzieć z dawnych moich przeżyć, to mówi, że nie chce słyszeć. Mówię, to niech Pani przekaże tutaj córce też te materiały, które daje. Miejmy nadzieję, że ona coś skorzysta z tego też. Także to jest dziwne, że często ludzie wierzący jakby nie mają takiej chęci, żeby porozmawiać ze swoimi najbliższymi osobami o tym, co te osoby interesuje, co one przeżyły kiedyś. Biblia mówi nam bardzo ciekawą myśl: na dawne dni sobie wspomnij, rozważaj lata poprzednich pokoleń. Zapytaj Ojca, aby Ci oznajmił, i Twoich starców niech Ci powiedzą. Czyli słuchanie doświadczeń, dzielenie się doświadczeniami, które Pan Bóg nam dał przeżyć, jest dla nas bardzo ważne i cenne w naszych sytuacjach życiowych.
bo wielu ludzi przechodzi naprawdę poważne różne obawy, lęki. Nam się może wydawać, że tylko my mamy jakieś załamania czy jakieś wątpliwości, ale nie. Dopóki Pan Jezus nie wróci, to ciągle każdy z nas potrzebuje właśnie podniesienia, pokrzepienia, wsparcia, modlitwy wzajemnej. I tak jak właśnie Pan Jezus powiedział, ja przechodziłem trudy, wy też je będziecie przechodzić, ale mówi, ja będę z wami aż do skończenia świata. Nie zostawię was samych, będę z wami. Niech Jemu będzie chwała, uwielbienie za te wszystkie dzieła, których dokonuje dla nas w naszym życiu. Amen. Amen.